Dzień dobry. Dzisiaj był transport na Zadupie. Przywiozłem kartony, zrębkę i kamulce. Czyli to, nad czym ostatnio pracowaliśmy. W planach jest zaściółkować najpierw wszystkie drzewa w sadzie, spisać w końcu, które odpadły, a potem znajdę jakieś średnio mądre miejsce na te kamloty i zrębkę i je tam rozsypię i potem chyba pójdę do foliaka, jak mi jeszcze starczy weny, bo pomidory już są po dach i trzeba tam trochę ogarnąć. Ale najpierw misja poboczna. I właśnie dlatego nigdy nic nie wyrzucamy, bo teraz ta rynna się przyda. Nowa beczka, której jeszcze dzisiaj nie mam, będzie stała sobie tym razem na kamulcach bez stojaka, bo i tak wybieram z niej wodę wiadrem albo konewką. Więc ten stojak był tutaj zbędny i to on zawiódł. Nie wiem, kto go robił, jakiś nieudas. Nasypię tu tych kamulców ze dwa takie wózki. Potem zmoknę. Oczywiście dzisiaj nie miało padać, ale zaraz będzie padać. I jak już zmoknę, to się będę brał za inne rzeczy. Ależ tu musiało srogo padać. Dawno nie widziałem tutaj przy bramie wody w ogóle. A propos deszczu, ten deszczomierz chyba trochę słabo działa, jak jest taki zarośnięty. Ostatnio nie był, no ale troszkę napadało znowu. Prawie cały pełny. Tutaj widać ładną ścieżkę. To może dzisiaj jeszcze folią przykryję. Mi się zachce na jakieś 2-3 tygodnie, a potem od nowa kartony i zrębka, bo widzisz, że ta obecna ścieżka się po prostu przeterminowała. Tutaj druga dawka kamieni tam pod tą beczkę. A tutaj ładunek powrotny. Oryginalne poduszki z niewiadówki kończą swój żywot na gabarytach. Znalazłem drugą możliwą przyczynę wilgoci oprócz poduszek, to to, że tutaj moja pięknie wykonana lata temu naprawa szyby uległa biodegradacji. Muszę kupić nową rolkę taśmy. Szyba jest tutaj pęknięta na całej długości przy samym zawiasie i po prostu woda może się tędy dostawać do środka, co by się zgadzało, bo ona właśnie tutaj od tyłu zaczęła sobie zamakać. Fajnie jest? No to fajnie. Kamulce zawiezione, już mi się nie chce tam iść. Dejmonek jedzie na mały serwis. Być może trochę za mocno pierdolnąłem, żeby się linka rozwinęła. Być może nie. I z tym gaźnikiem pokręcę, bo zalewa go strasznie. I ostatnie odpalanie mocno nadwyrężyło moją cierpliwość. Widzieć coś? Widzieć. Sad ogarnięty. O! Kamulce rozładowane. Niby nie było ich dużo, ale kurde. Zrzucić to szuflą i wiadrem to nie jest nic fajnego.
Musiałem uważać, żeby się towar nie wymieszał. Teraz jeszcze tylko zrzucę zrębkę i może ogarnę foliaka, ale tak bardzo pobieżnie i się zawijam. Udało mi się jednak odnaleźć te lawendy, co sadziłem. Wszystkie oprócz chyba jednej. I jednak nawet ich nie pościnałem, po prostu były takie niskie, pozagłuszyły je chwasty. Może zaprezentuję. Tak to wygląda dzisiaj, tak od serca, po całym wózku, pod każde drzewo, co wyżyło. Tyle zostało, jeszcze towaru pójdzie na kupkę. Tyle kamulców zostało. I chciałem jeszcze tutaj ogarnąć, tutaj wskaźnikiem pokażę. Tą zrębkę już dam na kompost. To siano stare też na kompost i te liście. I tutaj bym chciał posprzątać, ale nie wziąłem pod uwagę, ile zajmą mi pozostałe rzeczy. Też nie zebrałem się zbyt wcześnie, także to następny raz. Pomidorki też raczej następny raz, już dorosły do sufitu, to niech im tam będzie. A zrębkę teraz będę trzymał tutaj. Tak jak tam kiedyś pokazywaliśmy, ten ogródek będzie przedłużony do tutaj i taki będzie miał kształt dziwny. I tutaj będą te komory na kartony, na zrębkę, na słomę i może jeszcze na jeszcze jeden kompost czy coś. A tutaj będą tylko, będzie rząd drzew owocowych. A także te gadżety tutaj poznikają. Kiedyś, wkrótce, niebawem. Tutaj towar naszykowany, żeby nie wracać na pusto. Te mięty dwie też zabieram do chaty. Będziemy mogli sobie robić mojito, bo tutaj i tak nie korzystamy. I te komórki w nich mieszkały. Matko. No a tak to będę mógł kontynuować może swój cykl Between Two Mints, zapraszać jakiś gości czy coś. Teraz to modne jest. Pomidory muszą poczekać kilka dni, bo nie mam już mocy dzisiaj. Myślę, że dadzą radę. Tylko je trochę podleję, bo widzę, że liście pozwijane. Przestawiłem nawadnianie, żeby jednak lało co 2 dni, a nie co 3. I mam nadzieję, że to wystarczy. Tak podleję i spadam. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do widzenia.